Projekt Rize to jedna z największych tajemnic nazistowskich Niemiec. Budowa sieci podziemnych korytarzy w górach Sowich i pod Zamkiem Książ rozpoczęła się w 1943 roku i trwała 2 lata. Tunele w nieludzkich warunkach drążyli więźniowie. Do dziś trwają spekulacje dotyczące przeznaczenia ogromnego zespołu obiektów. Całe dekady badacze spekulowali i dyskutowali ze sobą, do czego miało służyć Rize. Według jednych miała to być kwatera, według innych schrony, ogromne podziemne schrony, a całkiem spora grupa badaczy twierdziła, że to miała być podziemna fabryka zbrojeniowa. Natomiast w 2008 roku zacząłem zadawać sobie takie pytanie, czy nie mogło być tak, że przeznaczenie podziemi w górach Sowich zmieniało się. Zmieniało się dlatego, że zmieniała się sytuacja na froncie. Zupełnie inaczej wyglądało to wszystko w 1943 roku, w połowie 1943 roku, gdy ten projekt ruszył, a zupełnie inaczej wyglądało pod koniec 1944, nie wspominając o początku 1945. I dla mnie osobiście budowanie kwatery w styczniu czy lutym 1945 roku w górach Sowich bez sensu jest zupełnie. Są też spekulacje, że ostatnie 1,5 roku prac w górach Sowich to jest gigantyczny przekręt finansowy i naprawdę niektóre fakty na to wskazują, mogą to potwierdzać. Znaczy na pewno ktoś na tym nieźle zarobił. Najbardziej znane obiekty projektu to kompleks Rzeczka w Walimiu, Osówka w Głuszycy, Włodarz czy Podziemia Książa. Rize to jednak także Jawornik w Jugowicach Górnych, Soboń, Wielka Sowa, Moszna czy Gontowa koło Sokolca. Jeden z kompleksów odsunięty nieco od pozostałych. Do dzisiaj zagadką pozostaje, co tam dokładnie miało się znajdować. Niektórzy nawet twierdzą, że mogła to być właśnie jakiegoś rodzaju fabryka podziemna, a niektórzy pozostają, że to jeden z elementów właśnie systemu kwater pod kryptonimem Rize. Kompleks wyjątkowy. Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy tam do czynienia z wysadzonym wejściem w sztolni, tak zwanej sztolni numer 3, ponieważ kompleks dzielił się na 2 zespoły podziemi, na jakby górnym poziomie i niższym. I na tym niższym znajdowała się właśnie sztolnia, która została wysadzona na dużym 30-metrowym odcinku. No wyjątkowa sprawa, bo w samym Rize, o ile sztolnie były często wejścia do nich zasypane, to jednak w tym przypadku możemy mówić właściwie jako nielicznym przypadku, gdzie sztolnia została wysadzona i to na tak dużym, dużym odcinku. Samo jej odkopanie to były olbrzymie pieniądze włożone przez głównego sponsora, właściciela Harendy, również i wspierane tutaj przez wydawnictwo Odkrywca. Olbrzymie pieniądze, chyba jedna z najbardziej kosztownych akcji eksploracyjnych w historii Polski. Gontowa składa się z 4 podziemnych obiektów. Przynajmniej o nich wiemy na pewno, że istnieją. Natomiast w trakcie śledztwa, bo w kontekście Gontowej prowadziłem razem z Łukaszem Orlickim kilkuletnie śledztwo, jest dużo przesłanek, że tam jeszcze są jakieś podziemne obiekty. Między innymi przy wykorzystaniu lidara natrafiliśmy na ślady, które jednoznacznie wskazują, że są tam jeszcze jakieś wejścia. Mało tego, ja dotarłem do świadka, który mieszkał w trakcie tuż po II wojnie światowej, zaraz przy tym obiekcie. I on jako młody chłopak ze swoim bratem zwiedzał ten cały teren i oni wchodzili do jeszcze jednego obiektu i mi dokładnie pokazywali, gdzie to jest. No i to się zgadza z tym, co na lidarze widać, że tam może coś być. Więc ja uważam, że to, co wiemy na ten temat odnośnie Gontowej, to nie jest wszystko. Do dziś trwają także spekulacje, czy znamy wszystkie obiekty projektu Olbrzym. My tak naprawdę nie wiemy, w jakim stopniu zrealizowali ten plan, dlatego że my do dziś nie wiemy, czy my znamy wszystkie obiekty. My tego nie wiemy. My przypuszczamy, że tak, że te obiekty, które do tej pory łączymy z Rize i które znamy w górach Sowich, czyli Włodarz, Rzeczka, Osówka, Jugowice Górne, Sokolec, to jest wszystko. Natomiast być może nie. I być może był jeszcze jakiś jeden obiekt podziemny, który ten najważniejszy, bo to o to chodzi, ten najważniejszy i dlatego on został zamaskowany przez Niemców. Bo tak naprawdę o to toczy się batalia, jaką badacze prowadzą od dekad, że to, co najważniejsze, Niemcy
opuszczając Rizę, zamaskowali. Ja bym przesunął generalnie ten moment, kiedy rozpoczęły się badania kompleksów Rizę, na rok 45. Więc tak naprawdę te obiekty były są poszukiwane od 70 ponad grubo lat, czyli od samego początku. Większość z nich była dostępna już wówczas. Rok 47 to są pierwsze informacje prasowe i popularyzacja tego tematu. To nie tylko temat dziennikarski czy publicystycznie drążony, ale również przez szereg ekip, począwszy od Wojska Polskiego, aż po innego rodzaju instytucje, które od czasu do czasu zajmowały się inwentaryzacją istniejących obiektów i jednocześnie poszukiwaniem tych, których do dzisiaj nie ma. W 2015 roku eksplorator z Walimia zaprezentował wyniki badań wskazujących na istnienie ogromnej, nieznanej do tej pory części kompleksu Włodarz. Odwierty tej teorii jednak nie potwierdziły. Zgłoszenie podziemnego miasta w Walimiu było jednym ze zgłoszeń, które są podobne do sprawy Złotego Pociągu. Tam, gdzie tak naprawdę nie ma zbyt dużo dowodów, a pozostaje tylko wiele domniemań i wyniki jakiegoś rodzaju urządzenia. Zresztą tego samego, które było użyte przy Złotym Pociągu. W tym wypadku weryfikacja była w miarę prosta, bo po prostu sprawdziliśmy te punkty, te miejsca wskazane w zgłoszeniu naszymi urządzeniami, czyli georadarem, sprawdziliśmy metodą elektrooporową, czyli innymi metodami, które zwykle stosuje się przy takich sprawach, no i tam jasno wynikł fakt, że tych podziemi w tamtym miejscu nie ma. W wyjaśnieniu tej zagadki nie pomaga fakt, że do tej pory udało się jedynie dotrzeć do części dokumentacji projektu Olbrzym. No właśnie, z dokumentacją Rize jest trochę jak z samymi obiektami. Wciąż poszukujemy nieznanych części obiektów, tak samo jak wciąż poszukujemy całościowej czy w miarę kompletnej dokumentacji. Nigdy taka nie została odnaleziona, a te, które mamy, te materiały, które mamy, są zaledwie cząstkową częścią jakby większej całości. Nigdy nie widzieliśmy planów projektowych poszczególnych kompleksów, nigdy nie widzieliśmy tego założenia, jak ono miało całości wyglądać i to jest też potężna przestrzeń do pracy, do poszukiwań, no, które będą nieustająco prowadzone i poszukiwane, bo pewnie gdzieś w jakimś archiwum, a może w rękach prywatnych, to są coraz częstsze opinie i hipotezy, znajdują się takie dokumenty i ta część poszukiwaczy, badaczy, archiwistów wyspecjalizowanych w poszukiwaniach tego typu materiałów, no ma wciąż nadzieję na odnalezienie tego przełomowego materiału i być może na jego podstawie uda się nam ustalić znacznie, znacznie więcej informacji i być może pojawią się nowe nadzieje na to, że jednak tam coś może być więcej. I tu jest właśnie największy szkopuł, że nie ma dokumentów, które by nam powiedziały, czy to wszystko, co oglądamy w podziemiach, jest ostatecznym wydrążonym systemem przez Niemców. Tutaj dużo ludzi skłania się wobec kopalni XVI-XVIII-wiecznych, które były w Górach Sowich i które Niemcy mogli adoptować pod podziemia i mogli też je skrzętnie wysadzić, zamaskować. I to jest klucz do Rize. To jest jedyny klucz. W ostatnich latach udało się jednak odnaleźć część dokumentów w archiwach państwowych w Pradze. One nam niestety jednoznacznie wskazują, że cała inwestycja zakończyła się na początku roku 45, więc tam, gdzie były jeszcze te nasze nadzieje, że ten moment między lutym a majem 45, kiedy nastąpiła ewakuacja i powrót więźniów, generalnie całego systemu obozów AL-Rize, pokazuje, że niestety oni już nie wrócili, a jeżeli wrócili, to tylko po to, żeby ten wielki plac budowy uporządkować, odzyskać część potrzebnych materiałów i środków do budowy tego obiektu na inne cele. W 1945 roku od stycznia, końca stycznia, nie budowano już nic. Zostawiono budowę, przerwano, a elementy, które były na tej budowie w postaci stali, betonu czy jeszcze innych, na przykład miedzi, ściągano na to, co miało zatrzymać Rosjan. I naprawdę III Rzesza wierzyła, że jest w stanie jakimś cudem, albo kontruderzeniem, albo nowoczesną bronią zatrzymać front wschodni. Stawiano w tamtym czasie na Messerschmitta odrzutowego i w dokumentach było Rize stop, wszystko co jest w Rize przenieść i budować na przykład lotniska dla tego Messerschmitta, ustawiać utleniacze, przedłużać pasy startowe, budować zbiorniki na paliwo. Także od
stycznia można powiedzieć, że Rize było samą przez III Rzeszę zamknięte i ograbiane z materiałów. Pasjonaci historii i eksploratorzy liczą jednak, że Góry Sowie wciąż kryją jeszcze niejedną tajemnicę związaną z kompleksem Rize. Przykład właśnie Gontowej, ale myślę, że wielu ludzi uważa ciągle, że na pewne pytania nie udzielono jasnej i klarownej odpowiedzi. Nie zabijajmy tej nadziei, ponieważ to jest główna siła napędowa i legendy, a niech legenda trwa. Tu potrzeba cudu tak naprawdę, natomiast jak życie pokazuje i przykłady z innych części świata, takie cuda się absolutnie zdarzają.